Ready, steady, go. Słyszałeś o wypowiedzi Bartłomieja Grzelaka, piłkarza Legii, który po 2 dniach od rozpoczęcia przygotowań przyznał, że jest już, mówiąc wprost, zmęczony. Słyszałem. Jak ty to odbierasz? Piłkarz ma prawo być po 2 dniach zmęczony? Ma prawo mieć zakwasy? To dobrze o nim świadczy? Jeżeli wcześniej nie trenował w ogóle albo przerwę świąteczną spożytkował nie tak jak należy, to ma prawo tak powiedzieć. Ale czy organizm jego rzeczywiście już jest w takim stanie, że mógłby tak powiedzieć, to kwestia do dyskusji na pewno. No dobra, no ale załóżmy, że ten Grzelak tam czasami się poruszał nie tylko po galerii handlowej, tam w Mokotowie. Ma prawo odczuwać ten wysiłek? Na przykład pobiegali te słynne 600 metrów w tym, gdzie to było? Na kanałku Piaseczanki. Tak, dokładnie. Pobiegali tam na tym kanałku, nie wiem, zwiększyli troszeczkę obciążenia i nagle Grzelak odczuwa zakwasy. To jest możliwe? Nie sądzę. Znaczy, jeżeli biegali bardzo mocnym tempem, to myślę, że każdy by odczuł, ale nie wydaje mi się. Być może to nadinterpretacja tego, co powiedział Grzelak, no ale różnie bywa. A jak twoim zdaniem powinno być, jeśli piłkarz mu przerwę zimową, ma urlop, jest to okres, kiedy może odpocząć od piłki, to powinien totalnie sobie odpuścić, tak jak na przykład przekonywał Wojciech Kowalczyk kiedyś, że jak zganiasz przyjechał z urlopu 5 kg odwagi, to mówię, brawo chłopie, urlop jest od tego, żeby odpoczywać. Czy na pewno jakąś część urlopu trzeba poświęcić na to, żeby ewidentnie odpocząć? Zapomnieć o piłce, zrelaksować się, poświęcić czas rodzinie, żeby psychicznie też odpocząć. Natomiast przychodzi kolejna faza urlopu, wypoczynku, kiedy należy zadbać o siebie, tym bardziej, że mówimy tutaj o profesjonalizmie, o lidze zawodowej i piłkarze muszą się troszczyć o siebie. I w 95% przypadków jestem przekonany, że tak jest, że potrafią o siebie piłkarze zadbać. Że coś robią na pewno. Pójdą na basen, pojeżdżą na rowerze, jeżeli przerwa zimowa, być może jakiś inny sport, który trochę frajdy im sprawi i przy okazji ich tężyzna fizyczna będzie utrzymana w dobrej kondycji. No jak to wygląda w przypadku naszych zawodników? Ktoś wrócił zapuszczony? Nie. Wszyscy wyglądają fajnie. A jaki był taryfikator kar? Darek Fornalak, trener Piasta Gliwice, wprowadził m.in. taką karę, że za każdy zepsuty ząb 1000 zł z kieszeni. U was to jest kwestia dbania o zdrowie, natomiast ja nie mogę się wypowiadać o kwestiach wewnętrznych dotyczących wnętrza drużyny, że tak powiem, a taki regulamin o tym stanowi. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o dbanie o uzębienie, czy powiedzmy o zdrowie zębów, to jest ważne. Myślisz, że dbanie o tak zwaną klawiaturę ma przełożenie później na kontuzję? Są takie teorie, które mówią, że zęby, które nie są leczone, mają, to są tak poważne bakterie, które się znajdują w zębach, mają przełożenie na stan zdrowia całego organizmu. Powiedz mi, jak wznowiliście treningi 12 stycznia? Tak. No i co, po 2 dniach niektórzy narzekali na zakwasy? Nie, nie było takich osób. Do dnia dzisiejszego nie ma osób, które są w stanie powiedzieć, że jest za ciężko, czy odpuśćmy, bolą nogi i tak dalej. Z pewnością przyjdą takie dni, bo obciążenia się nawarstwiają. Będzie uzasadnione. Tym bardziej, że biegamy po śniegu, jest ślisko, także mięśnie, te, które nie pracowały na trawce, na lodzie i na śniegu trochę popracują, także one mogą się trochę zakwasić i kiedyś ktoś na pewno zgłosi jakiś problem z mięśniami. A czy takie bieganie po śniegu, ono ma sens? Z racji tego, że jest właśnie ślisko, łatwo o kontuzję, czy nie lepiej w jakichś innych warunkach biegać? Czy na przykład to samo, co można zrobić biegając po śniegu, można zrobić biegając na hali, na bezpieczniejszym podłożu? Można, tylko że bieganie na świeżym powietrzu na pewno jest przyjemniejsze. Biorąc nawet pod uwagę to, że podłoże nie jest tak równe i stabilne jak parkiet na hali. Mhm. Powiedz, bo piłkarze, tak jak na przykład masz przykład właśnie Bartłomieja Grzelaka, narzekają, że wiesz, przyjeżdżają po urlopach, ciężkie przygotowania, 2 dni mają zakwasy. No wiadomo, że to mogą być wyolbrzymienie z tych słów Grzelaka, o których powiedziałeś. Ale czy w ogóle to mają, czy twoim zdaniem piłkarze mają prawo do tego, żeby narzekać na przygotowanie? Przecież to jest jakby nie patrzeć ich zawód, płacą im. Oczywiście, no ale żyjemy w czasach demokracji, mają prawo do wypowiadania swoich poglądów. Niemniej jednak, no, zawodowstwo do czegoś zobowiązuje. Do tego, że przychodzi okres taki, powiedzmy, w cyklu treningowym, że po prostu trzeba to wykonać i tyle. Czy to się komuś podoba bardziej lub mniej, no niestety tą robotę trzeba wykonać. Ona nie jest do końca przyjemna, takie bieganie dookoła boiska, czy gdzieś w innym terenie, nie wiem, po lesie, no ale trzeba to zrobić. To jest tak samo jak w szkole. Są ludzie, którzy lubią matematykę, a są tacy, którzy nie lubią, ale muszą wszyscy ją zaliczyć.